Kasper zaczyna bardzo niestandardowo. Będziemy świadkami bardzo ostrej partii. Skupiamy się na tym, żeby rozwinąć figury, jak w każdym debiucie. Liczyliśmy na coś więcej, może na gambit królewski, jak w ostatniej partii Kaspra, ale niestety Monika póki co spokojnie, ale teraz się troszeczkę zaostrza. Niestety liczyliśmy na jakieś większe napięcie, póki co wymieniamy figury, ale Kasper ruszył pionkiem od króla, także możemy spodziewać się za chwilę jakiegoś zaostrzenia sytuacji, być może ataku. Teraz myślę, szanse białych są lepsze, ale zobaczymy, czy Monika przypuści szturm na pozycję przeciwnika. Nie będziemy nic podpowiadać, ale widzimy, że już Monika prawie zameldowała się w polu karnym Brazylijczyków i za chwilę będzie szansa na jakiś rzut karny. Lada chwila możemy być świadkami jakiejś sytuacji podbramkowej. Już pionek w posiadaniu Moniki, także za chwilę możemy spodziewać się jeszcze powiększania przewagi. Kasper jest w widocznych opałach, ale próbuje robić dobrą minę do złej gry. Chyba już jest lekko za późno, ale nie z takich opałów wychodzili zawodnicy w tych zawodach, także może jeszcze Kasper coś wyczaruje, aczkolwiek chyba to mu się nie uda. Gdyby był na szachownicy skoczek w posiadaniu Kaspra, powiedziałbym, że jeszcze wszystko przed nami, ale skoczka nie ma i Monika prawdopodobnie dowiezie swoją przewagę do końca, dowodząc tego, że kobiety nie grają gorzej od mężczyzn w szachy. Teraz to już troszeczkę kopanie leżącego, ale może jeszcze ten leżący się podniesie. Nie zapominajmy o tym, że gramy na czas, a czas może przesądzić. Nie, no szanowni państwo, to co to za zakończenie? Werdyktem jury ja bym przyznał zwycięstwo białym, ale... Poprosimy o dwa słowa komentarza. Co się stało w partii? Znaczy się, no udało mi się wygrać partię na szachownicy, jednak czas jest elementem gry. Ja miałam tutaj 2 sekundy do końca partii Kasper 7, więc cała się trzęsłam, bałam się, że nie zrealizuję przewagi, jeszcze przegram na czas, więc zawsze lepiej wziąć ten remis. Próbowałam grać twórczo, ale Monika grała bardziej twórczo. I powinno wygrać, ale udało się wykorzystać to doświadczenie i remis jest, myślę, zasłużonym wynikiem. Poprosimy jeszcze mistrzynię i mistrza, żeby podpisali się na tej szachownicy, na której właśnie rozegrali pojedynek. Tak, proszę się podpisać. Szachownica zostanie wylicytowana w późniejszym terminie na jakiejś aukcji. Tak, będzie aukcja charytatywna. Te podpisy są bardzo cenne. Wszyscy zawodnicy, Lotto indywidualny mistrzostw Polski i Budimex indywidualny mistrzostw Polski kobiet złożą podpisy na tej szachownicy, na której właśnie się ten pojedynek zacięty toczył i szachownica stanie się elementem aukcji charytatywnej w najbliższym czasie.